Polsce występują problemy z odpowiednią ilością oddawanego osocza. Wynika to między innymi ze zbyt słabych bodźców, dzięki którym większa ilość osób mogłaby się zdecydować na taki krok. Do wspomnianych benefitów zaliczyć można między innymi dzień wolny od pracy, drobne przywileje podatkowe czy chociażby czekoladę. Nie są to jednak odpowiednie zachęty do tego, aby znaczna ilość osób zdecydowała się na oddawanie osocza i aby jego podaż wzrosła. Cierpią na tym trzy grupy. Przede wszystkim są to pacjenci, osoby potrzebujące osocza. Po drugie są to firmy farmaceutyczne oraz biotechnologiczne. A po trzecie są to sami dawcy. Jako proponowane rozwiązanie tego stanu rzeczy można tutaj wskazać wprowadzenie nawet relatywnie niewielkiej odpłatności za osocze. Spowoduje to, że więcej osób zostanie zachęconych do oddawania osocza, także, a może przede wszystkim w okresach letnich. Firmy farmaceutyczne oraz biotechnologiczne będą miały zwiększoną podaż danego dobra, dzięki czemu będą mogły także prowadzić badania. Zyskają także pacjenci, którzy będą mogli szybciej oraz łatwiej otrzymać dane osocze. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj nasz raport.